Dobra, witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym zobaczyć tą mapę, którą dostałem wcześniej od Francisa. Okej. Dwa grobowce. No dobra. Tu miała gdzieś być broń orkowa, z tego co mi się wydaje. Czy ja coś tu znajdę? Topór? Nic tu chyba nie znajdę. Sekret. Orkowie ożywieńcy. No i jest to tutaj w sumie. Innego miejsca nie znam. Może w głąb tutaj. Ale orkowie ożywieńcy byli. Może ja sprzedałem ten topór. Mam nadzieję, że nie. Topór chatu. Ej! Ulepszyć golema. Pokaż mi swoje to. Pokaż. Dobra, pierścień mocy. Ognisty deszcz. Śmiertelna fala. Tchnienie śmierci. Deszcz ognia. Tchnienie śmierci. Niech będzie. Zmniejszenie potwora też się może przydać. A tu możemy posprzedawać przedmioty. Magiczny kostur. Też mi niepotrzebny. Srebrny miecz. Potrzebny. Topór. Ucznia mrocznego maga. Dobra. Kostur kapłana. Też sprzedajmy. To też sprzedajmy. To też sprzedajmy. Lekka kusza. Dobra. Coś więcej tutaj się... maruny. Kamień runiczny. Który mamy krąg teraz? Kręgów mamy. Czwartego kręgu będę mógł się uczyć. 14 punktów, dobra. Golem krwi. Lego na książki. No gdzieś tu powinien być ten topór. Czego sprzedałem gdzieś. Możliwe, że go sprzedałem. A wiecie co będzie najlepiej? Zabrać zaklęcie telekinezy i w taki sposób poszukać. Może on gdzieś tu leży. Ale martwię się, że go po prostu sprzedałem. No to musiało być tam. Może tu gdzieś leży? Nic nie widzę. No trudno. Dobra, zrobię cięcie, udam się w... pod obóz orków. Okej, jestem znowu. Wygląda na to, że ten grobowiec będzie tutaj w jaskini. Nie wiem, czy ja całą wcześniej zwiedziłem tą jaskinię. Weźmy telekinezę. Mi się wydaje, że chyba całą zwiedziłem. Z pomocą telekinezy zobaczę wszystko. A ten topór musiałem... Ogniste demony. Thank you.
300 expa. Dwa demony. Dobra. I co? W skrzyni pewnie coś będzie. Kufer. Prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, lewo, lewo. Prawo, lewo, 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 lewo. Prawo, prawo. Prawo, lewo, 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 prawo. Lewo, 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 prawo, prawo, prawo. Prawo, lewo, 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 prawo, 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 lewo. Szkic topora. Broń dwuręczna. Oko Beliara się nazywa. Dobrze, jesteśmy w dobrym miejscu. No powiedzmy. Czego ja tu szukam w ogóle? Teraz przyjdę. Jestem nad tym miejscem. Nie w jaskini, tylko nad. I patrzcie, co tu się dzieje. Ej, ty! Śmierci wyszło schronić głowo! Pierciągnę was całam! I będę ręce jak ciągnął! Ja przyszedł, żeby upokoić... Wysiadać! Dużo ich. Mam armię ciemności. Mam deszcz ognia. Może się przydać. Serio, to nie dało rady? Chujowy ten deszcz ognia. Oni się poleczyli wszyscy. Czyli to dobry czar nie jest. Skoro jest nieefektywny. Tchnienie śmierci. Nie mam armii ciemności. Nie kupiłem chyba. Śmierciożywieńcom. Nie mam za dużo zwojów. Dwa deszcze ognia.
Nie daje rady. Może takich zabijemy. Może to długo zajmie. A damy radę. Bełty mamy? Właśnie nie wiem. Chyba trzeba było się kusznictwa uczyć. Całe życie. Odnowimy. Trzeba zwojów sobie nakupować. Dobra. Kelad. Serce Kelada. Przeklęty. Dużo jest złota za nich. Dobra. Trochę straciliśmy HP. Co to jest? Czarna ruda, efekt nieznany, okej. Okay. Dobra. Fajnie by było wbić następny krąg. Bo ja tego nekromanta kiedyś zabiję, prawda? Aby pójść dalej z fabułą. Skąd się tu stwory jakieś jeszcze biorą? Nie powinno tu już być nic. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ej, ale ta kusza się przydaje paradoksalnie, więc... ta umiejętność kuszy nie jest taka bezużyteczna. Uważam, że lepiej już iść w kusze niż w łuki. W gotiku. Dwa. W gotiku trójce dużo bardziej wolałem łuki. One były tam bardzo fajne, bo mogłeś sobie chodzić, strzelać. Dobrze, rzeczy naprawdę z głową można było zrobić. Tu są orkowie. Co to jest? Cieniostwór. Cieniostwór to dla nas już nie jest jakiś problem. Dobra. Chyba nie chcę tchnienia śmierci używać na jakiegoś podrzędnego orka. Я тоже так думаю. Этим Морро нельзя доверять. Да. Морро зря приходить сюда. Курва, мать. Не мам за грош тых. Да, Морро зря приходить сюда. Za grosz czarów. Myślę, że już teraz by było lepiej w naszym przypadku w czary iść. Tu bronią białą nie robię aż tak dużo, ile bym chciał. Kurwa, tak długo zabijam jednego orka, no to z tymi ożywieńcami mi szło lepiej niż z żywymi.
Nie wierzę w to. Tam ничего нет. Dobra, nadal i tak wszystkich nie pozabijałem. Ale już będzie dużo łatwiej. Pójdziemy może sobie spać, potem zażyjemy sobie miksturę szybkości i będziemy musieli tam dalej iść. Nazwałem sobie odcinek. Nazwę sobie dwa odcinki, pójdę spać. Toczy się ta fabuła nam, toczy. Nie ma co ukrywać. Mam dużo tych mikstur szybkości, jeszcze trzy. Dobra, w porządku. Łóżka. Ej, poza tym ja ten amulet na przykład... The fuck? Co jest? Wyskoczy nam coś pewnie. Aha, może to efekt używania amuletu. Myślę, że raczej tak. Jak po bagiennym zielu. Dobra, to powinno minąć zaraz. Tak, to chyba o to chodzi. Amulet tak działa. Dobra. Podejdę najpierw jeszcze do... A, dobra, minęło to. Podejdę do tego kusznika. Kusznika zabijemy i ten oddział będziemy mieli załatwiony. A potem, jak będę szedł od razu do tego drugiego grobowca, to załatwimy ten drugi. Tego zadania z Wakiem chyba nie zrobię, bo chyba to posprzedałem. Chyba ja go po prostu wcześniej zdobyłem. Nie no, stracę efekt tego, szybkości. Efekt szybkości stracimy. To jeszcze przed wypiciem, tak? Po wypiciu. Kurwa mać. Tak, po wypiciu. Jestem bardzo mądry, zapisując grę po piciu mikstury szybkości, marnując ją. Dobra, przejdźmy jeszcze. Jak wbiję sobie czwarty krąg magii, będę chciał na pewno stworzyć jakieś runy sobie wreszcie. No bo wiecie, aktualnie jak ja mam trzeci krąg i wiecie, ja miałbym sobie stworzyć, załóżmy, nie wiem,
runę kuli ognia, no to to mi się nie kalkuluje, no to już wolę mieczykiem walić, ale jak już będzie mała burza ognista na czwartym kręgu. Co on taki mocny? Co on taki mocny? Czy użyć bryły lodu i się nie pieprzyć z nim? Aha, fajnie, że mam bryły. Mam bryły lodu. Dobra. Wytrzymały się znalazł. Co jest tym przeciwnikiem? Tragedia. Tragedia. Ja bym tego nigdy nie zrobił. A, nie, myślałem, że może w tych namiotach jeszcze są jakieś fanty poukrywane. Widzę, że jest skóra cieniostwora, ale po prostu leży sobie, a nie mogę tego podnieść. Dobra. Idziemy do drugiego. Od razu. Także przy okazji będę miał to zadanie z głowy. U paladynów chyba nie ma dużo zadań. Jeszcze jest tam z tą świątynią. Zastanawiam się naprawdę, ile zajmie mi to wszystko odcinku, w sensie cała dodatek. Cały czas właśnie jak myślę o tej modyfikacji, w którą gram, to pierwsze słowo, jakie mi się nasuwa, to nie jest modyfikacja, a dodatek. Powiem jednak, że lepiej mi się grało, kiedy byłem w kopalni, serio. Uważam, że to mogła być oddzielna gra, równie dobrze. Dobra. Coś tam mi zadają te ci przeciwnicy, co nie? Więc to nie jest tak, że jestem jakiś opór silny. I mogę wszystko. Ale nie czuję już jakby, że w tej szacie mam tyle armora, co wcześniej w tamtej zbroi. Czuję się troszeczkę słabiej. Ale i tak ta szata jest moim zdaniem no, racjonalnym wyborem. Zaraz zakończymy ten odcinek raczej. Okej, mam dużo eliksirów, jak widzę. Dobra. Jest Inos. Tutaj też chyba wybiłem z dwóch orków. W pomocy z strażnikami. Więc też tam powinno ze dwóch zostać. Tutaj nie bywałem za często.
Jeden ork. Jara se. Dobra. Myślę, że na tym zakończę odcinek. Cześć.